Rodzice, którzy nie zdecydowali jeszcze, do którego przedszkola będzie uczęszczało ich dziecko, mogą to jeszcze zrobić, ale zostało już niewiele czasu. Pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli na rok 2017-2018 rozpoczął się 28 marca i zakończył 3 kwietnia. Najpierw deklaracje o chęci kontynuowania nauki składali rodzice dzieci, które już uczęszczały do przedszkoli. Do 18 kwietnia przyjmowane były wnioski od rodziców, którzy chcieli umieścić dziecko w przedszkolach po raz pierwszy. Okazało się jednak, że wciąż zostało sporo wolnych miejsc, aż 130. Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca potrwa do 17 maja do godziny 15. W przypadku samodzielnych placówek najwięcej miejsc jest w przedszkolach numer 2 i 4. Mogą one przyjąć po sześcioro dzieci. Cztery wolne miejsca deklaruje przedszkole numer 7, dwa przedszkole nr 1 i jedno przedszkole nr 10. Zdecydowanie luźniej jest w placówkach przyszkolnych. Dwójka przyjmie 33. Mal Siódemka 23, powyżej 10 miejsc jest w szóstce i dziesiątce, a poniżej w szkole podstawowej numer 11. Do zapisania dziecka do przedszkola konieczne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Wykaz oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Suwalskiego Ratusza. Najpierw jednak trzeba podjąć niełatwą dla rodziców decyzję o tym, by pociechę do takiej placówki wysłać, a naprawdę warto.